Dzisiaj o tym, jak budować melodię, akordy wokół sample, czyli wykorzystam sample i wokół niego zbuduję resztę utworu, dodając bas, akordy, melodię, czyli jak wykorzystać sample, pętle jako szkielet bądź inspirację do stworzenia utworu. I za pomocą przychodzi mi sponsor dzisiejszego odcinka, Audioblocks, tak? Górę pieniędzy mi za to zapłacili, ale to nie znaczy, że to jest sponsorowane, to będę tutaj zachwalał jakąś firmę, bo będzie tutaj dużo mimo wszystko dobrej treści, a dzięki nim to powstało, także ukłony, dzięki. A co, czym jest Audioblocks? No to jest taka strona, gdzie jest około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy próbek, pętli, efektów dźwiękowych, podkładów, które po oczywiście wykupieniu abonamentu można sobie pobrać z licencją Royalty Free, czyli można je swobodnie wykorzystywać nawet w komercyjnych projektach. Jak raz się pobierze, to już można to do końca wykorzystywać. No i możecie przez 7 dni sobie to przetestować, wchodząc na audioblocks.com/YouTube. I zobaczyć, jak to wygląda. Ceny to, jeżeli wykupi się roczny pakiet, to $99 za cały rok, a tego jest tam naprawdę dużo. A, no i w opisie jest link, jaki możecie wejść. Ja sobie wykorzystam, już jestem zalogowany, dostałem od nich konto, także mogę tutaj szaleć i sobie wybiorę pętlę, piano. Co fajne, że tutaj jest zazwyczaj podane tempo i tonacja danego sampla. Znajdę pianino. Okej, to. No i można sobie w Wave'ie bądź w MP3 pobrać. Pobrało się, mogę przerzucić sample do Abletona. Wiem, jakie to ma tempo, bo było podane 122 BPM, więc mogę od razu wpisać. Mógłbym też je sobie odnaleźć. Może po prostu odnajdziemy, bo nie zawsze to tempo jest podane. Tak naprawdę wystarczy umieć liczyć do 4, żeby odnaleźć tempo. No dobra, to raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. W ten sposób wiem, że to, do czego doliczyłem, to tak na dobrą sprawę są 4 takty. Bo raz, dwa, trzy, cztery to jest jeden takt. Zazwyczaj wszystko jest w metrum, 4/4. Te raz, dwa, trzy, cztery to są ćwierć nuty. Czyli mogę sobie spokojnie ustawić, że te kolejne uderzenie po 4/1 to jest kolejny takt. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Te raz to nowy takt. Więc tak naprawdę to jest tutaj. Mogę sobie ją przesunąć za pomocą warp markera. No i to tempo rzeczywiście prawie 122, trzeba byłoby to podociągać, bo tam gdzieś pewnie się rozjechało później, no rzeczywiście. Pora znaleźć tonację tego sampla. Co prawda na Audioblocks jest to zazwyczaj podane, ale nie zawsze jest to podane, poza tym niekoniecznie z Audioblocks będziecie korzystać. Co prawda już robiłem na ten temat film bardzo dokładny, w którym omówiłem dokładnie w 100% jak za to się zabrać, także odsyłam do tego filmu, jeżeli chcecie się tego w 100% nauczyć. Poczekam na Was, daję Wam chwilę. Czy będę czekał, jeżeli sobie sami zatrzymacie te wideo. Teraz no, na pewno będę pokazywał, jak to zrobić. I tak naprawdę wystarczy odgrywać sobie najpierw dźwięki, żeby znaleźć dźwięk tonalny, taki, który jest prowadzący i który najczęściej występuje. Dlatego trzeba sobie odpalić sample i jakiś drugi instrument, którym będzie można to sprawdzić. Może być pianino, chociaż rzeczywiście tak naprawdę lepszy jest syntezator z falą sinusoidalną i tak właśnie też tutaj zrobię. Wystarczy, że będę miał ten sample i będę sobie szukał dźwięku, wsłuchiwał się, który mi przez całość brzmi najlepiej. Słyszycie, jak to dobrze brzmi?
czyli na 90% jest to A, ponieważ no, brzmi to dobrze. Jeszcze jest możliwe, że będzie to dźwięk o kwintę oddalony, czyli można byłoby jeszcze sobie sprawdzić w tym wypadku dźwięk o kwintę niżej, to będzie D. Sprawdzić, czy D dobrze brzmi. No nie, A dużo łatwiej, ładniej się komponuje, więc raczej to jest na pewno A. Teraz wystarczy sprawdzić, czy jest to skala molowa, czy durowa. Jak to można zrobić? No, można byłoby odegrać dźwięki po kolei z każdej ze skal, ale tak naprawdę szybszym sposobem jest sprawdzenie pierwszego tonalnego akordu, czy jest to akord molowy, czy durowy. Wiemy, że w skali molowej pierwszy akord jest molowy, natomiast w skali durowej pierwszy akord jest durowy. Więc wystarczy sprawdzić najpierw akord A-dur, a potem A-mol. I zobaczmy, który będzie lepiej pasował. A-dur. No to nie brzmi dobrze, słychać, że to fałszuje. A-mol. Tak, to jest A-mol, brzmi bardzo ładnie, czyli odnaleźliśmy skalę, ale jeszcze sprawdźmy, czy na pewno, czy wszystkie dźwięki pasują. No, trzeba teraz odegrać po kolei każdy z dźwięków ze skali. A akurat skala A-mol składa się tylko z białych klawiszy, więc zadanie jest ułatwione do sprawdzenia. Tutaj mam wrażenie, że G nie do końca pasuje. Sprawdzam dźwięk gis i on lepiej brzmi. Jeszcze raz przejadę całą skalę, tylko z dźwiękiem gis. A z tego wynika, że jest to skala molowa, harmoniczna, która składa się z takich dźwięków. Teraz, znając skalę i tonację, wiem, z jakich dźwięków mogę skorzystać do stworzenia basu, melodii, akordów, czyli jak dodać akompaniament do tego, co już mam, do tego szkieletu. Ja tutaj już troszeczkę sobie zadanie ułatwiłem, mam perkusję. Zaczniemy od basu. Wiem, że wszystko kręci się wokół skali A-mol harmonicznej. Mam już tutaj dobraną 808. Bardzo harmoniczną, z dużą ilością przesteru. I co, rzeczywiście to pasuje, nie? Tutaj mam włączone portamento, glide czy slide, jak to nazwiemy. To tutaj jest włączona ta funkcja, która świadczy o tym, że dźwięki mogą się ślizgać. Więc ja sobie tutaj na końcu uderzenia tego basu zrobię zjazd w dół. Tutaj jeszcze stopa uderzę, więc tak. Przejdźmy teraz do akordów. Mam już tutaj pianino. I tutaj pokażę od razu jedną rzecz, że bardzo często w takich czystych samplach jak ten można bardzo dużo informacji wyczytać z sampla za pomocą analizy częstotliwości. Zobaczcie, te najwyższe dźwięki to są dźwięki, które są tymi, które tutaj występują, więc tak naprawdę mogę sobie sprawdzić, jaki to jest akord? Zobaczcie. A, C, E, gis. Już miałem rację z tym gis. I to są te dźwięki, z których składa się ten akord, więc tak naprawdę mógłbym sobie to wynieść bez znajomości, bo sobie wyczytałem to. Drugi akord, zobaczcie. Są to dźwięki A, D,
F. Oczywiście mógłbym sobie tutaj je odgrywać i szukać, jaki to jest rzeczywiście akord, co mi pasuje, ale ja wiem, jakie tu już są akordy. I pierwszy to jest akord w tym wypadku A mol. Oj, się zgubiłem, spektrum. Pierwszy z nich to jest akurat A mol, a później był pokazany akord D mol. Tak, demol, czyli akord pierwszego stopnia i czwartego stopnia. No to tak właśnie ułożę też te akordy, żeby... Okej, a tutaj był D, który wygląda tak. Co prawda tutaj był w sumie septymowy. Z septymą wielką, no to tak zróbmy. Dwa takty i na tym pianinie, zobaczcie, będą grały te same akordy. I tak naprawdę mi nie chodzi tutaj o te pianino, tylko chcę przeresamplować te pianino. Czyli robimy tak, skrócam je dwukrotnie, bo potem w trakcie resamplingu je wydłużę. Przerzucam do ścieżki audio, freeze track, flatten i transponuję o oktawę w dół, przez co całość się wydłuży, tylko musi być wyłączony warp marker i w ten sposób uzyskam niskie pianino. Mam jeszcze tutaj chór, który też wykorzystam. Na takich samych akordach będzie to wypełniało razy dwa. Wyższe. Pora na melodię. Wiem, że wszystko mogę ułożyć w skali A-moll harmonicznej. Sobie zanotuję tutaj dźwięki. I z tych tylko dźwięków będę korzystał do stworzenia melodii. Tak samo tylko z tych dźwięków korzystałbym do stworzenia akordów, bo to są te dźwięki, które wiem, że pasują. I nie muszę już tutaj się bardzo mocno wysilać, żeby czegoś innego szukać. Mam tutaj taki syntezator, a tak na dobrą sprawę sampler, do którego wrzuciłem wokal i skorzystałem już z bardzo osławionego Vocal Chops, którym ostatnio bardzo często mówię i pokazuję. Więc jeżeli ktoś chce się nauczyć, to odsyłam do odcinka, dwóch w sumie odcinków, tam jest to pokazane. Tutaj już nie będziemy ponownie w to wchodzić, tylko ułożył melodię. Kwestią było znalezienie tylko fajnie grającej melodii i wszystko jest gotowe. Także zobaczcie, jakie to jest proste, gdy się odnajdzie tonację sampla, z którego się korzysta. Korzystając akurat z Audioblocks jest to troszeczkę ułatwione, bo z reguły jest tam to podane. Także jeżeli chcecie przetestować Audioblocks, to link jest w opisie, jak tam się zarejestrować. 7 dni jest za friko, można sobie pobrać i nawet jak nie przedłużycie, znaczy nie skorzystacie z abonamentu, no to zachować sobie te pętle. Tak to działa. Teraz jestem bogatszy o kupę pieniędzy dzięki temu sponsorowanemu filmowi, a wy czegoś się mogliście dowiedzieć, także super. Win-win. Trzymajcie się bardzo serdecznie, a w kolejnym odcinku czekajcie, bo to niespodzianka. I subskrybujcie kanał. Powinienem to mówić cały czas w trakcie trwania odcinku. Łapki w górę, łapki w górę. Dużo łapek w górę, bo jak nie będzie 500 łapek w górę, to nie będzie kolejnego filmu.